Także widzisz, doktorze Luther, mój list żelazny to rękojmia bezpieczeństwa. Możesz tu wyłuszczyć swe argumenta i dojdzie jakiegoś konsensu. Najjaśniejszy cesarzu, ja w moich reformach nigdy nie zamierzałem zagrozić, nie zamyślałem zagrozić chrześcijaństwu, jeno umocnić jego ducha. Północne kraje Rzeszy również chciałyby polubownie sprawę załatwić. Na przykład, zostawmy tylko klasztory uczące. Skromniej, skromniej. U nas, proszę księcia, w zakonie Augustianów nie siedzimy jak te leniwe krowy w stajni Augiasza, jak inne niektóre klasztory. Jeno, pomagamy biednym i pomagamy wdowom, dzieciom, uczymy. Tak, tak. Tak. Jako cesarz nie tylko Rzeszę tu reprezentuję. Południe i Hiszpania wielce do zbytku w świątyniach przywiązane. To skromność może zacna, ale tam posłuchu nie znajdzie. Jam głównie na swych naukach i planach zamyślał dobro uczynić naszym tutejszym niemieckim ziemiom. Kraje południa zawsze będzie szło swoimi własnymi ścieżkami. Lepiej pan uciekaj, doktorze, albo lepiej ja pana porwę.